Wróżba dla singli. Witam wszystkich singli dzisiaj na wróżbie na ten czas, na najbliższy czas. Czyli powróżmy sobie do końca miesiąca, jest wrzesień. Do końca miesiąca września, co może wydarzyć się lub jakie wskazówki mają karty Lenormanda i Tarota dla singli. Przyjrzyjmy się, jakie tendencje są i co należy tutaj przestrzegać lub na co uważać. Wiecie Państwo, że karty są drogowskazami. Dzięki wskazówkom kart można uniknąć jakichś niebezpieczeństw lub błędów i jeszcze raz przemyśleć swoje działania. Witam serdecznie wszystkich dzisiaj, przepraszam, heute, bo chciałam powiedzieć po niemiecku. Witam serdecznie dzisiaj wszystkich moich widzów, moich kochanych subskrybentów. Jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami, kochani widzowie, proszę kliknijcie na znaczek subskrybuję i zasubskrybujcie również mój kanał z dzwoneczkiem, by dostawać nowe filmiki i wiadomości, co po prostu na moim kanale jest wydawane, jakie tematy, jakie wróżby, jakie horoskopy czy rytuały. Kochani Państwo, proszę również o paluszki w górę po filmie, proszę oczywiście o komentarze dla wymiany energii, bym przeczytała, czy rezonują z Państwa te wróżby. Bardzo lubię czytać Państwa komentarze, uwielbiam Wasze historie. Dziękuję serdecznie i to inspiruje mnie, ponieważ kanał żyje, prawda? Jest taki aktywny i wtedy mnie to inspiruje do następnych tematów. Także dziękuję serdecznie i zaczynamy. Dzisiaj mamy dwie grupy dla singli. Jeśli jesteś singlem, długo lub krótko, no zobaczmy, co pokażą dzisiaj karty. Pierwsza grupa, kochani, to kwarc cytrynowy. Druga grupa, aniołek biały. Zdecydujcie się intuicyjnie na którąś z tych grup. Nie zastanawiajcie się długo i nie zmieniajcie cały czas. Oko ma Wam przyciągnąć do jednego przedmiotu lub do talii kart. To są dwie talie kart Lenormanda, niemniej jednak różne wydania kart i dwie talie Tarota. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli kwarc cytrynowy. Co powiedzą karty Lenormanda? Kochani, albo jesteście jako single bardzo zakochani i marzycie o związku, nie wiecie, w którą stronę rozwinie się ewentualna opcja waszej znajomości. Jeśli macie jakąś miłość w sercu, platoniczną, czy po prostu jesteście w kimś zakochane, to na pewno rozwinie się to wkrótce w stronę związku. Czyli jesteście tutaj zakochane, nie wiem, czy tajemniczo, czy w sekrecie właśnie, czy być może pragniecie właśnie miłości, pragniecie, by się to rozwinęło w jakąś relację trwałą, fajną. I tutaj mamy właśnie rozwiązanie, czyli coś pójdzie w jakimś konkretnym kierunku, coś się tu rozwinie, prawda? Kompas pokaże Wam, w którym kierunku pójść, by ta miłość, te uczucia, które macie w sercu, rozwinęły się pozytywnie w stronę związku. Teraz uwaga, kochani, jednakże jest taka troszeczkę przestroga kart, ponieważ rozwinie się to w stronę szczęścia. Uwaga jednak, by to szczęście nie było krótkotrwałe. ponieważ koniczyna mówi o szczęściu krótkotrwałym, krótkodystansowym, po prostu krótkimi uniesieniami szczęścia, pięknymi momentami. Także uwaga, kochani, żeby nie był to tylko związek jakiś na tle seksualnym. Wy byście chcieli miłosnego związku pełnego harmonii, rodzinnego ciepła. Jednakże nie zdobędziecie tego, jeśli od razu pójdziecie na te, jak to się mówi, tory seksualne, prawda? Że tylko seksualność ma jakby spoić i utrwalić, ustabilizować ten związek. To raczej się w tym wypadku nie uda, ponieważ jeśli będziecie chcieli zbudować ten związek na seksualności, to będą pomiędzy Wami tutaj niejasne sytuacje, konflikty, rozczarowanie, smutki i jakieś niejasne, niewyklarowane, czyli nieklarowne sprawy, sytuacje. Ponieważ na seksie, kochani, na szybkim seksie, pomimo że wiele osób tak myśli, że po prostu na tym się, jak to się mówi, złapie na haczyk czy partnera, czy partnerkę, niemniej jednak jest to teoria raczej błędna, pomimo to, że udaje się to być może w jakimś procencie, ponieważ no być może jest jeszcze jakaś inna sytuacja, która Was wiąże, ale na samym seksie nową znajomość jest trudno po prostu, jak to się mówi, stabilizować na stałe, więc tutaj jeśli zrobicie ten tylko seksualny taki ruch, czy tą taktykę tylko w stronę seksu, to będą niestety tutaj krótkie momenty szczęścia, które zakończą się niejasnymi jakimiś frustracjami i właśnie wieloma nieklarownymi, czyli niewyjaśnionymi między Wami sprawami i raczej będzie tutaj ciężko ze stabilizacją, ponieważ będzie bardzo dużo niepokoju, właśnie niejasności, obciążenie, balasty, więc kochani uwaga, nie pójść tylko w stronę seksu, no chyba że ktoś szuka z Was tylko jakiejś seksualnej afery, jakiejś przyjaźni plus, no to to już są inne sprawy, wtedy się umawiacie tylko na seks, prawda? Ale jeśli ktoś, ja tutaj mówię o osobie, która marzy o miłości, jest zakochana, marzy o dualności, o byciu razem, o uczuciach, o pięknych emocjach, tak, opływających Was wręcz, o prawdziwym, długim, normalnym, stabilnym związku, to takiej relacji nie zbuduje się tylko od razu na szybkim seksie. To jest pomyłka, pomimo to, że dużo ludzi tak myśli, niemniej jednak zakończy się to frustracją, smutkiem, żalem, może łzami, może i depresją, dołkiem, negatywnością, niejasnością, nieklarownością. Kochani, jeszcze do grupy pierwszej chciałam powiedzieć, że jeśli nie jesteście zakochane, ani jeśli jesteście jakieś rozczarowane, prawda, jest Wam trudno, zakończyliście coś, zakończyłyście, macie jakąś taką smutną fazę, no dziewiątka mieczy mówi o zmartwieniu, smutkach, negatywnych myślach, troskach, złych snach lub złym spaniu. Jeśli jesteście w takim stanie, to oczywiście nikogo nie poznacie w takim stanie, ponieważ jest to myślenie negatywne. Należałoby wyjść, popracować nad sobą. Tutaj jest karta pracy, czyli popracować nad sobą, wyjść w takim kierunku, by być pewnym siebie, by się wzmocnić i uwierzyć swojej intuicji rozumowi. As kijów, czyli as buław, mówi również o tym, że powinniście być energiczni, aktywni, kreatywni i as buław obiecuje jakiś początek, czyli początek jakiejś nowej fazy, ale tylko wtedy, jak wyjdziecie z tego stanu smutku, pesymizmu, pesymistycznego myślenia. W każdym bądź razie As buław mówi o tym, byście właściwie ukierunkowali swoje działania, a nie pogłębiali się tylko w pesymistycznym myśleniu. Jeśli nie poznacie kogoś szybko w tej chwili, to skupcie się w ogóle na pracy, na jakiejś nowej pracy, nowych projektach, nowym, nie wiem, zespole, współpracy w zespole, na zarabianiu pieniążków, na stabilizacji zawodowo-finansowej, by zbudować tutaj coś stabilnego, nowego. Tak? Skupcie się na pracy, na karierze, a sprawy miłosne przyjdą być może, jeśli inaczej, pozytywniej ukierunkujecie swoje działania i nie zostaniecie w takiej tej pesymistycznej teraz smutocie, powiedzmy, smutku, tylko właśnie wyjdziecie w pesymistyczne myślenie. Chciałam powiedzieć, no i oczywiście tu jest kart Lenormand, jeśli nie będziecie budować Waszych znajomości nowych lub miłosnych tylko na seksie, ponieważ wtedy będziecie mieli też również rozczarowania. Tak jak już to karty przemówiły. Jeszcze dam grupie pierwszej, tutaj do tego dołożę klucz anielski, co powiedzą karty, jak macie się zachowywać. Single, korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości. Czyli single, korzystajcie ze swojej wewnętrznej mądrości, wyjdźcie z pesymizmu i skupcie się na pracy, nad sobą, no i na pracy zawodowo-finansowej, na swoich nowych jakichś projektach. Natomiast nie redukujcie swojej nowej jakiejś miłości, czy związku, czy partnera tylko do spraw seksualnych. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam najgoręcej grupę drugą, czyli singli, którzy wybrali grupę z aniołkiem. Aniołek biały. O, tutaj też już się zaczyna pięknie, jakiś związek. Pragniecie jakiegoś związku, nie jednak jakieś spotkanie tutaj tak jakby nie doszło do skutku lub byście przerwali właśnie teraz spotkania z osobą Wam ważną, w której jesteście zakochane lub na której Wam zależy i przez to jesteście teraz singlami lub jesteście samotni właśnie, ponieważ tutaj jakiś związek został przerwany, jakieś spotkania zostały przerwane, jakiś związek się urwał, zobaczcie. Mieliście spotkania, podróże, być może jakieś tutaj na odległość spotkania lub planowaliście jakąś podróż wspólnie. Niemniej jednak jest to teraz przerwane, czyli śmierć. Śmierć mówi o końcu. Czyli jeśli liczyliście single z grupy drugiej na jakieś spotkanie, na jakąś podróż, na jakąś wspólną tutaj, jakiś wspólny plan zobaczenia się właśnie, randki, czy podróży wspólnej, czy urlopu wspólnego, niestety to się nie udało. Był koniec, ale każdy koniec oznacza jakiś nowy początek, czyli transformację, przemianę, obudzenie się nowych tutaj, tak, planów. Tutaj jest jakaś blokada, izolacja. W tej chwili, po tym jak się Wasze spotkanie nie uiściło, nie doszło do skutku, jesteście tutaj odizolowani w blokadzie, w oziębłości, czyli oziębłość emocjonalna, ale tęsknicie za sobą, myślicie, nie możecie spać, śnicie o sobie, pragniecie się zobaczyć, emocjonalnie jesteście ze sobą duchowo i telepatycznie być może połączeni, czyli emocje są tutaj duże, przyciąganie, psychika, cały czas tutaj widzę jest głęboko jeszcze zaangażowana i myślicie, intuicyjnie myślicie o sobie, tęsknicie za sobą. To jest karta tęsknoty, marzycie o tym, by się spotkać, marzycie, by jeszcze raz to naprawić. Tutaj jest też karta ciąży, czyli myślicie, że narodzi się jeszcze raz jakaś szansa, byście mieli kontakty, spotkania, być może by się ziściły te Wasze marzenia właśnie o wspólnej czy podróży, czy zobaczeniu się, spotkaniu się, rozmowie, pięknych momentach. Czyli pragniecie narodzin nowej fazy w Waszym związku, czy pogodzenia się. Single, jeśli nie macie takiej sytuacji, że coś tu się przerwało, zakończyło, urwało, umarło, to na pewno dla wszystkich osób, które są naprawdę samotne, tutaj być może pojawi się coś na odległość lub w jakiejś podróży, kogoś możecie poznać, lecz uwaga, ponieważ tutaj no, będą jakieś tutaj troszeczkę jakby chcielibyście wyjechać, kogoś poznać, czy w podróży, czy na urlopie. Natomiast no, uwaga przed jakimś tutaj końcem, znowu tęsknotą, myśleniu o nowej szansie, o nowym spotkaniu. Jakieś tu będą troszeczkę perypetie, więc proszę być ostrożnym i no, uważać, jeśli poznacie kogoś na odległość, czy w podróży, czy na urlopie, chcecie z nim założyć jakieś partnerstwo, jakiś związek na odległość, tak? To uwaga, żeby się po prostu tutaj w jakieś problemy, no, konflikty, perypetie nie po prostu nie wpaść, prawda? Ponieważ będzie ciężko, będziecie tęsknić i będziecie osobno, czyli jest taka tutaj pomiędzy Wami jakaś blokada, no, odległość, tak, więc po prostu nie jest to łatwe, czyli uwaga, no, uwaga, czy chcecie czegoś takiego, tak, czy chcecie właśnie takiego związku na odległość ewentualnie. Tutaj mamy dla singli jeszcze z kart Tarota coś takiego, jakby osoba z przeszłości miała do Was powrócić, bo mamy tutaj kartę Tarota, kartę powrotów, wspomnień, tęsknoty, sentymentów, rozmyślań, kartę właśnie marzeń, wspomnień o starych kontaktach, by te kontakty właśnie odnowić. Czyli tutaj mamy jakby miłość, która przychodzi z powrotem lub się odnawia, czyli ktoś powraca do Was, kochani, z przeszłości. No i tutaj być może ten ktoś to król właśnie mieczy, osoba bardzo konkretna, stanowcza, jakiś ex-partner właśnie, który był z przeszłości, powraca. No osoba bardzo pewna siebie, osoba być może spod znaku bliźniąt, wagi lub wodnika. Jeśli mieliście takiego ex-partnera, męża, to on być może powróci do Was, kochani. Myśli o tym, planuje właśnie powrót do Was. Pomimo, że być może on nie jest za bardzo nieraz emocjonalnie, uczuciowo wylewny czy dostępny, ale on kocha Was i próbuje do Was wrócić. Jest teraz zdystansowany, ale jest tutaj już jakby w rozmyślaniach, by do Was powrócić. Chce się z Wami razować, jeszcze raz zakochać, być szczęśliwym, mieć dobry czas razem, mieć, no, być szczęśliwym, radosnym, nie wiem, no może bawić się, radować z Wami. Brakuje jemu właśnie Waszych tutaj emocji, uczuć, tego co było, za czym tęskni i wspomina. Więc jakiś ex-partner do Was, kochani, kochane singielki, single, tutaj powróci. Zobaczmy klucze anielskie, co Wam radzą. Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. Czyli masz w sobie jakieś piękne cechy, czy charakteru, czy właśnie osobowości, czy masz duże pokłady miłości, emocjonalności, z którymi masz się tutaj tymi właśnie uczuciami, emocjami, podzielić albo z Twoimi najbliższymi, albo właśnie z tym partnerem, który do Ciebie wróci, który myśli już teraz o powrocie, kochani. Więc tak z tego, co wygląda, tutaj moje single, kochane, nie zostaniecie długo singielkami lub singlami, jeśli no, dostosujecie się tutaj do wskazówek kart, prawda? I przemyślicie jeszcze raz Wasze prywatne, osobiste historie. Dziękuję, kochani, bardzo serdecznie wszystkim singlom, którzy tutaj zaglądnęli na mój kanał. Proszę o kciuczki w górę, o komentarze. Dziękuję Wam i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.